W końcu Polak wygra jakiś. No, wygrał. Jest szansa na to. Matej, one night final round freestyle 86 kilo category. Kenneth Rush, Rush at Courts against Adilet Davlubayev from Kazakhstan. Next match between Dominik Nader from Lebanon and Azamat Davletbekov from Kazakhstan. Please prepare for the next match of mine. Zbigniew Baranowski from Poland and Sebastian Iżyszewski tak. From Poland to it will be match between two Polish wrestlers. Ej, co to jest LBN? Liban. A, Liban. A flaga się zgadza? Taką ma flagę Liban? No właśnie nie grało mi to. Na macie B, koniec walki, w której triumfuje Adina Elena Popescu, Rumunia. W kolejnej walce na macie B zobaczymy reprezentantkę Brazylii. Thais de Lucas de Oliveira, przeciwniczką jej będzie reprezentantka Polski, Anna Urbanowicz. Przygotują się Elizabar Odikadze, Gruzja, Kevin Rosgatson z USA. Kategoria 97 kg. Ja mogę iść z Mateuszem na przykład. W sensie, no po dwóch będziemy chodzić, nie? No. Ej, tak. Jeden może wziąć na drugi. No gdzie jeździ? Co ty? To jest nagrywane, to będzie telewizja, co tutaj jeszcze jadę? Na macie środkowej macie B zwyciężyła Thais de Lucas de Oliveira z Brazylii. W kolejnej walce na tej macie zobaczymy zawodników w kategorii 97 kg z wolnym. Elizabar Odikadze, Gruzja, Kevin Rosgatson, USA. Przygotują się Mamet Ibrahimow, Kazachstan, Abraham de Jesus, Koniego. Trudna walka. Matej Bita
Stelka z Deo Lira, więc Anna Urbanowicz. And then we start with 97 kilo category, freestyle wrestling, and it will be round 2 of qualification. Match between Elizabeth Odikadze from Georgia and Kevin Ross Gatson from United States. Next match on mat B. It will be second round to the same category. Please prepare Mamet Ibrahimov from Kazakhstan and Abraham De Jesus Konyedoruano from Italy.
Stop, stop! Attention! Ja myślałem, że ty jesz! Jak się odpuduje. No dajcie! Nie ma się przyjmować. Na macie A zwyciężył Azamat Davlatbekov z Kazachstanu. W kolejnej walce oglądać będziemy Zbigniewa Baranowskiego i Sebastiana Jeziorzańskiego. Przygotują się Shen Feng Bi, Chiny i Lars Schäffle, Niemcy. Maty E